Dobry, zapraszamy. Cześć, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Pozwolimy sobie poczekać parę minut, aż wszyscy dołączą. Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry, Paulina. Cześć. Dzień dobry. Cześć, Michał. A no, okej. Bardzo się cieszymy. Ja pozwolę sobie powolutku rozpoczynać taką rozbiegówką, zanim przejdziemy do najważniejszych merytorycznych tematów dzisiejszego dnia. Nazywam się Olga Lany i mam wielką przyjemność reprezentować agencję AdMind Branding and Communications, która jest inicjatorem dzisiejszego spotkania, ale we wspaniałym partnerstwie, bo o tych partnerstwach też dzisiaj będziemy mówić więcej. Zaraz odsłonimy kolejne sekrety, które tutaj dla Państwa przygotowaliśmy. Z góry przepraszam za mój głos. To nie jest mój normalny głos. Ten rokowy włącza mi się tylko z początkiem każdej wiosny, więc tak też jest tym razem. Proszę wybaczyć za tutaj niepełną dyspozycyjność. Mam nadzieję, że nasi wspaniali goście są w lepszej formie w tym względzie niż ja. Bardzo się cieszymy. Już widzimy, że jest ponad 100 osób w tej chwili. O, już rośnie, rośnie. Trudno nadążyć. Bardzo się cieszymy. Zaraz będziemy rozpoczynać właściwą część. A chcielibyśmy zacząć od takiej krótkiej ankietki, prostych pytań, które chcielibyśmy Wam zadać na wstępie. Zaraz także podzielimy się wynikami. Jeśli mogłabym prosić Wawrzyk o uruchomienie ankietki. Nie jest to obowiązkowe. Będzie nam bardzo miło, jeśli zechcecie odpowiedzieć. To naprawdę wspaniale, że mimo tego, że tak świetna wiosna za oknem, zdecydowaliście się spędzić z nami 1,5 godziny w tak fajne popołudnie. Chyba, że u Was nie jest taka ładna pogoda jak w Krakowie. Ja nadaję z Krakowa i jest pięknie, świeci mi słońce przez okno. Jaka pogoda u Was? Co słychać w Warszawie, Pawle? Mateuszu? Pięknie. Mateusz jest w Krakowie dzisiaj. Pięknie. Pięknie, pięknie. Rzeźko trochę, ale naprawdę pięknie. No to No tym faktycznie, my bardziej. jesteśmy rozsiani po Polsce i Rozsiani. nie tylko. Tak, to prawda. Moniko, a ty gdzie jesteś? Ja dzisiaj na Sycylii i Och, też pięknie. to o słońcu trudno tutaj, trudno konkurować zapewne w temacie. Dlatego mam to takie zaciemniające tło górskie. Żeby nam nie Ponury było dosyć ten przykro. krajobraz. Tak. Fajnie, fajnie. No to super. Mamy już wyniki, jesteśmy w stanie je pokazać. Co wiemy o Was dzisiaj? Pozdrawiamy z Warszawy Słonecznej. O, proszę. Czy Twoja organizacja posiada B Corp? Proszę, mamy 17 osób reprezentujących organizacje, które już posiadają B Corp. Uwaga, my nie mogliśmy głosować jako paneliści. Wszystkie głosy były w Waszych rękach. 38 organizacji rozważa certyfikację. O, i 34 nie wiedzą, czym B Corp jest. To też nas bardzo cieszy, bo po to także się dzisiaj tutaj spotykamy. No to jest 14:06. Nie czekamy na kwadrans akademicki, tylko pozwolimy sobie
rozpocząć tak naprawdę. I ja bym chciała oddać głos osobie, która, od razu powiem, jesteśmy bardzo dumni i szczęśliwi, że zgodziła się dołączyć do dzisiejszego spotkania, bo jest to wyjątkowa postać i wybitna ekspertka, jeśli chodzi o zrównoważony rozwój, ochronę środowiska i wszystko, co jest nam potrzebne i o czym dzisiaj będziemy także rozmawiać. To Maria Andrzejewska, dyrektorka generalna UNEP-GRID Warszawa, wiceprezeska Fundacji Ochrony Środowiska, liderka zrównoważonego rozwoju według Forbes Woman, nagrodzona wielokrotnie przez różne publiczne i prywatne organizacje bardzo prestiżowymi wyróżnieniami. Jesteśmy bardzo szczęśliwi, bardzo się cieszymy. Mario, oddaję Ci głos i dziękuję, że jesteś z nami. Bardzo dziękuję, Olgo, za ten wyjątkowo ciepły welcome. Jest mi, słuchajcie, ja się bardzo cieszę, że mogę uczestniczyć w tym webinarze, to co prawda dla mnie jest wyzwanie, też trochę, żeby rozmawiać z tak niezwykle dojrzałymi organizacjami, które już bardzo dużo zrobiły, a chcą jeszcze więcej. Ale jednocześnie mam nadzieję, że też to będzie inspiracją dla wszystkich pozostałych. No najczęściej jednak w naszej rzeczywistości spotykamy się z tymi, którym potrzebna jest pomoc, potrzebne jest wsparcie, z którymi powinniśmy coś przepracowywać, a wy jesteście już zupełnie po tej drugiej stronie. Bardzo się cieszę, więc z radością otwieram to spotkanie. I myślę, że oczekiwania są na pewno bardzo różne wobec naszego webinaru dzisiejszego. Ten wynik kwestionariusza, tej ankiety, którą przed chwilą oglądaliśmy, pokazuje, że jednak duża część z naszych uczestników jeszcze nie do końca wie, czym jest ten B Corp i jak to się, jak, czy może się jeszcze nawet waha nad tym, czy się przyłączyć do tego ruchu, czy nie, więc mam nadzieję, że to dzisiejsze nasze spotkanie po pierwsze pokaże trochę, jaka jest relacja pomiędzy koncepcją ESG a B Corpem, czy są to koncepcje, które się wzajemnie wspierają, czy obie promując bardziej zrównoważone, odpowiedzialne praktyki biznesowe, ale też jak czy może to jest jakiegoś innego rodzaju symbioza i na ile bycie B Corpem ułatwia życie w naszym w tej chwili wszechobecnym świecie ESG. Więc może zacznę, mam przyjemność przedstawić naszych dzisiejszych uczestników naszego webinaru. Monika Nachyła, która jest partnerką w Abris Capital Partners, inicjatorką procesu certyfikacyjnego w firmie, znaczy w Abrisie i w firmie Velvet Care. I pionierką, jeżeli chodzi o obecność B Corpu w sektorze finansowym. Witam Cię, Moniko. Witam bardzo serdecznie, bardzo mi miło. Paweł Niziński, który jest pewnie najlepiej znany wszystkim naszym tutaj uczestnikom, od 17 lat już szefuje firmie Better, zajmującej się doradztwem w dziedzinie ESG. Jednocześnie jest szefem pierwszego B Corpu wśród firm doradczych, bo Better stał się pierwszym B Corpem wśród firm doradczych, a także jest B-Lab Europe Country Partner, partnerem w Polsce, a więc w zasadzie tak naprawdę można powiedzieć, że sprawcą tego całego zamieszania, o którym dzisiaj będziemy rozmawiali. Witamy Cię, Pawle. Dzień dobry. Dzień dobry. Bardzo mi miło słyszeć takie podsumowanie. No tak. I Mateusz Zabierowski, twórca i szef firmy komunikacji marketingowej AdMind, AdMind Branding and Communications, który jest z kolei pierwszym B Corpem w sektorze komunikacji marketingowej. Mateusz, witam Cię bardzo, bardzo ciepło. To Wy jesteście inicjatorem też tego dzisiejszego webinaru. I naprawdę to dla mnie jest niezwykle wyróżnienie, że mogę rozmawiać z B Corpem, który jest pierwszy, jeżeli chodzi o sektor komunikacji marketingowej, B Corpem, który jest przedstawicielem B Corpa, który jest pierwszy w sektorze firm doradczych
i z przedstawicielką Bicorpa, który jest pierwszym Bicorpem w sektorze finansowym. Super. Więc myślę, że Wasze doświadczenia będą bardzo istotne i pozwolą na zainspirowanie pozostałych, tych, którzy się jeszcze zastanawiają albo już planują wkroczyć na tą drogę. Myślę, że znaczy jesteśmy z różnych bańek, chociaż w sumie to z jednej takiej wielkiej bańki i ta nasza wielka bańka tak naprawdę, tak jej życie toczy się pod tym parasolem ESG, czy w duchu ESG, mówimy o tym, odmieniamy to ESG i wszystko, co niego dotyczy, przez możliwe wszystkie przypadki. Coś tu Artur wypisuje, chyba nie pierwszym finansowym faktycznie. To już, to zaraz nam to Paweł wszystko wyjaśni, jak to, na czym to polega i jakie są różnice. Natomiast chciałabym też, Paweł, ciebie poprosić, może zaczniemy od ciebie, bo jesteś, tak jak powiedziałam, trochę sprawcą tutaj tego wszystkiego, co się dzieje wokół ruchu Bicorpów w Polsce, żebyś powiedział kilka słów na temat w ogóle idei, o co chodzi, powiedział, jak to się ma, jak ten ruch bikorpowy jest w Polsce, jest postrzegany w kontekście bikorpów europejskich czy światowych. Czy ten ruch rozwija się lawinowo? Czy jaka jest też jaka jest relacja pomiędzy bikorpem do ESG, do koncepcji, czy ta koncepcja ESG zawiera się w bikorpowej koncepcji, czy jest uzupełnieniem? Oddaję Ci głos, bo myślę, że te Twoje wypowiedzi też będą dobrym początkiem do kolejnych pytań i zgłębiania kolejnych zagadnień. Ogromnie Ci dziękuję, Marysiu, za tak postawione pytanie. Właściwie to pewnie z 1,5 godziny to powinno mi zająć, żeby zrobić ten wstęp. Nie wiem, jak to zrobić w ciągu obiecanych 5 minut albo mniej, no ale spróbuję. I już chyba rzeczywiście do rzeczy, bo takie rozgrzewki mieliśmy już za sobą. Ten ruch rzeczywiście, to warto zobaczyć, skąd to się w ogóle bierze. On się narodził w Stanach Zjednoczonych w okolicach 2006 roku. Wtedy powstał tam B-Lab i to chyba warto złapać ten moment tego powstania, dlatego że to było w odpowiedzi na narastającą falę greenwashingu w Stanach, w tamtejszej gospodarce. I to była taka odpowiedź właściwie, no dobrze, jeżeli ty, biznesie, mówisz tak dobrze o sobie, tak się świetnie prezentujesz, to pokaż to w sposób transparentny, daj się zweryfikować. I to był ten punkt startowy. I ten ruch jakoś bardzo szybko zaczął rosnąć właśnie w oparciu o firmy, które wyraziły taką gotowość początkowo w Stanach, a potem dość szybko na całym świecie, bo ledwie w ciągu pierwszego roku już było ich 82. Firmy, które zdecydowały się w sposób transparentny pokazać to, co robią dla świata, udowodnić, że jeżeli mówią coś o swojej aktywności na rzecz planety czy społeczeństwa, to stoją za tym konkretne działania, wymierne. To jest, myślę, bardzo ważny element tego ruchu, dlatego że to jest jeden z filarów. Drugi filar to jest takie poczucie, że żeby cokolwiek zmienić, a sytuacja cywilizacyjna naszej planety, klimatyczna, we wszelkich możliwych wymiarach tak naprawdę, wszystkich tych kryzysów, które sobie wyliczamy w przeróżnych gremiach, wymaga wspólnego działania. Także kluczowym słowem, wokół którego buduje się ten ruch, to jest słowo współzależność, interdependence. I firmy przystępujące do tego ruchu deklarują, że będą się nawzajem wspierały, że będą starały się, owszem, być w wyścigu i trochę elementy tego wyścigu tutaj odczuliśmy chyba na samym początku w tym wpisie Artura korygującym fakty i precyzję w określaniu właśnie naszych afiliacji. Tak, my wszyscy się rzeczywiście dosyć mocno ścigamy, ale nie po to, żeby być najlepsi na świecie, tylko żeby być najlepszymi dla świata. I to jest też dosyć ważny chyba element, który pokazuje specyfikę tego myślenia i ten współdzielony cel, który wszystkie firmy, które do tego ruchu się dołączają, to im przyświeca. Myślę, że to jest ważne, żeby zobaczyć, że to jest ruch, który
nie jest tak naprawdę kolejnym jakimś certyfikatem, tabliczką w biurze zarządu do powieszenia. To jest proces ciągłego udoskonalania się, takiego ciągłego poprawiania tego, co my możemy robić dobrze. I to nie chodzi o to, żeby robić mniej źle, żeby ograniczać nasz negatywny wpływ na świat, ale żeby właśnie ścigać się w tym używaniu kapitału biznesu, żeby rzeczywiście to, co przekażemy następnym pokoleniom, żeby było dobre albo może trochę lepsze. Stąd mowa o tym, żeby to była gospodarka inkluzywna dla wszystkich i regeneratywna, taka, która naprawia to, co przez minione dekady i stulecia zrobiliśmy złego planecie. Więc to są te fundamenty. A myślę, że to jest dosyć ciekawe, żeby zobaczyć to szybko w liczbach, bo to się też dosyć zmienia. Ten start te kilkanaście lat temu był rzeczywiście dość dynamiczny, i potem liczba B Corpów, które starały się przejść przez bardzo wymagający, rygorystyczny proces certyfikacji, który jest ciągle tak naprawdę poprawiany w tę stronę, żeby być jeszcze bardziej wymagającym. Już mamy szóstą wersję tego audytu, przez który firmy przechodzą. No to tych firm, które podchodziło do tego audytu, były już setki tysięcy tak naprawdę, a na świecie mamy ledwie 8,5 tysiąca firm w 96 krajach. Ale ten cel jest wspólny. Więc myślę, że to jest bardzo ciekawe. To jest populacja prawie że miliona ludzi pracujących w tych firmach, no ale ciągle to jeszcze mało. My mamy poczucie, że to jest mało. Żeby podać jeszcze kilka takich parametrów, jak to wygląda w Europie, bo czuję, że te 5 minut mi się już szybciutko kończy, to mamy wśród krajów Unii Europejskiej w okolicach 1600 B Corpów obecnie, i te liczby się codziennie zmieniają. Ja ciągle słyszę o kolejnych B Corpach, które się podłączają do tego ruchu, są certyfikowane, albo chociaż zgłaszają właśnie swoje B Impact Assessmenty, czyli te audyty. W Wielkiej Brytanii jest grubo ponad 1500. To jest też bardzo ciekawy rynek. Myślę, że stamtąd to bardzo mocno promieniuje. Jak to rozbijamy na poszczególne kraje, to widać, jak w okresie pandemii nastąpiło gigantyczne przyspieszenie z kilku tysięcy, typu dwóch, trzech przed, do 8,5 tysiąca na świecie w tej chwili. To zobaczcie, że tak naprawdę w bardzo wielu krajach europejskich to urosło właściwie no, wykładniczo, dlatego że mamy w tej chwili prawie 400 chyba B Corpów we Francji, 300 kilkadziesiąt we Włoszech, podobne liczby w Beneluxie. I tutaj Polska wypada ciekawie, bo wypada dosyć mizernie. Mamy bardzo dziwny obraz, bo u nas tak nie przyspieszyło przy tej pandemii. U nas myśmy dołączyli 4 lata temu i rzeczywiście od 4 lat my próbujemy, to jest fragment naszej misji, takiego zaangażowania w zrównoważony rozwój firmy Better. Jesteśmy tu od wielu lat wolontariuszami. Myśmy stwierdzili, że pomożemy temu ruchowi, sami stając się z czasem B Corpem. No i owszem, udało nam się doprowadzić do tego, że mamy, zdaje się, że drugą w Europie rozpoznawalność marki. To jest gigantyczne przy naprawdę bardzo niewielu, kilkunastu B Corpach działających, przeprowadzonych przez certyfikację w Polsce i kilkudziesięciu, które są robione globalnie, tak jak na przykład nie, grupa Danone się certyfikuje, czy Too Good To Go znany wam, czy Kawaili, Camper, Kiezi. Te marki to rzeczywiście można byłoby tutaj rozwijać, jak się tak temu zaczniemy przyglądać, to nagle okaże się, że to nie tylko Patagonia, ale całe mnóstwo innych bardzo ciekawych, inspirujących podmiotów. Więc ta środkowa Europa bardzo powoli, moim zdaniem, tak odpala, bo jeżeli wyjdziemy troszkę poza Polskę, popatrzymy jeszcze na inne kraje naszego regionu, no to trochę jednak widać tą żelazną kurtynę i to daje do myślenia. Dlatego, że w środkowej Europie mamy też jakieś właśnie ze 40 innych B Corpów, które tam powstają trochę samoistnie, trochę dlatego, że są w ogóle w obiegu europejskim tych informacji o zrównoważonym rozwoju. Czy to wystarczy jako wstęp? Bo pewnie będziemy jeszcze chcieli to pogłębiać. Na pewno będziemy to pogłębiali. Bardzo, ja mam jakieś kolejne pytania, ale to nie w tej chwili, może na koniec jeszcze uda nam się znaleźć chwilę, żebyś powiedział, z jakiego powodu według ciebie to przyspieszenie w naszej części świata no, jest takie słabe, znaczy, no, jest dużo mniejsze niż rozwój B Corpów w tych innych globalnie, czy chociażby w Wielkiej Brytanii, to jest 1500 B Corpów,
Ogromna liczba jak na ten. Znaczy, z całą pewnością te kraje starej Europy i Wielka Brytania wcześniej zaczęły. Znaczy, to na pewno. Paweł, ale to może na koniec jeszcze do tego wrócimy, jeżeli będzie czas. Natomiast ja bym Zanotuję sobie. chciała. Dobra, bo to jest jakiś taki ciekawy wątek bardzo, ale czy w ogóle generalnie uważam, że no, tworzycie wyjątkowo elitarne grono i to jest niesamowite. Bardzo bym chciała, żeby to przyspieszyło, żeby się rozrastało, bo w obliczu tych wszystkich wyzwań klimatycznych, różnorodności biologicznej, zaniku i tak dalej, czyli tak zwanego potrójnego kryzysu planetarnego, to właśnie taka elitarna grupa jest niezwykle potrzebna. Wasze działanie, wasz wpływ, wasza ta zmiana, którą w samych sobie, którą podejmujecie dla samych siebie, ale też którą promieniujecie i zarażacie innych, jest w obecnym czasie całego kryzysu globalnego jest niezwykle potrzebna. A wręcz konieczna. Dlatego też chciałabym Cię zapytać, Moniko, Mario, przepraszam, tak? zanim zadasz pytanie, pozwolę sobie na krótki komunikat techniczny. Drodzy, spływają do nas pytania, bardzo nas to cieszy, zadawajcie je cały czas. Też widzę tutaj jakieś podniesione ręce. W drugiej części spotkania postaramy się odpowiedzieć na Wasze pytania, więc zadawajcie je cały czas, my je kolekcjonujemy, a na koniec nasi goście spróbują na nie odpowiedzieć. Już oddaję słowo. Dobrze, dziękuję bardzo. Tak, jesteśmy umówieni, że my tutaj rozmawiamy sobie do godziny 15, a później jest mniej więcej pół godziny na odpowiedzi na Wasze pytania. Więc wracając do mojego pytania, chciałabym, Moniko, zapytać Ciebie, co Wami też kierowało, dlaczego zdecydowaliście się przystąpić, zostać B Corpem i też czym to dla Was jest, ale też jak postrzegacie swoją rolę i swój udział w zmienianiu świata na lepsze. I Mateusz, od razu chciałam powiedzieć, że następny będziesz ty, którego cię o to samo zapytam. Dziękuję, Mario. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem partnerem w firmie Abris Capital Partners, która jest firmą zarządzającą funduszami private equity. Nasz biznes polega na tym, że inwestujemy w spółki, pomagamy im się rozwinąć, a potem wprowadzamy je na giełdę lub sprzedajemy do inwestorów strategicznych. I ten moment pomiędzy zakupem a sprzedażą spółki to jest w sumie dość krótki czas, kiedy staramy się realizować naszą strategię, która jest dość ciekawa, unikalna, myślę, wśród funduszy private equity na naszym rynku. A mianowicie budujemy wartość tych spółek i zarządzamy ryzykiem, z jakim one się spotykają, poprzez wdrażanie standardów ESG. My to nazywamy transformacją. To wynika z tego, że praktycznie 100% spółek, które kupujemy, są to spółki średniego rozmiaru prywatne, które kupujemy od oryginalnych właścicieli, które przez większość swojego życia biznesowego przede wszystkim walczyły o wzrost i rentowność. Wchodząc do takiej spółki, my stawiamy sobie jako cel, i to jest nasza ambicja strategiczna, żeby nie tylko wspierać wzrost i ekspansję tych spółek, ale przede wszystkim kładziemy olbrzymi nacisk na poprawę jakości tego biznesu. I standardy ESG przede wszystkim służą poprawie tej jakości. Kiedy stworzyliśmy tę strategię i zaczęliśmy ją realizować, opowiadaliśmy o tym naszym inwestorom. Jak Państwo wiecie, fundusze private equity są trochę jak rząd, nie mają własnych pieniędzy. Tak naprawdę dostają te pieniądze od inwestorów. I opowiadaliśmy im o tym, że transformujemy te spółki, oddajemy potem w ręce strategów bardzo dobrej jakości spółki i dostawaliśmy za każdym razem to samo pytanie. Ale jak możecie nam to udowodnić? Skąd możemy wiedzieć, że robicie to naprawdę? Nie ukrywam, że po kilku latach byłam bardzo zmęczona odpowiadaniem na pytanie, skąd będziemy wiedzieć, że robicie to naprawdę. I to naprawdę ciągnęło się za nami dość długo. I postanowiliśmy poszukać czegoś, co w obszarze ESG będzie odpowiednikiem standardu ISO. Czyli będzie rozpoznawalne, będzie dla wszystkich zrozumiałe, czym właściwie to jest. Może nie dla wszystkich, ale przynajmniej dla dużych inwestorów finansowych.
będzie wystandaryzowane w skali globalnej, ponieważ nasi inwestorzy są to bardzo duże instytucje finansowe. I w jednym zdaniu odpowie na pytanie, czy robicie to naprawdę. To była nasza motywacja. Zaczęliśmy szukać takiego standardu, natknęliśmy się na B Corp, zaczęliśmy drążyć, czy to jest wystarczająco biznesowe, czy to będzie wspierało rentowność, czy to będzie wspierało wzrost spółki. I odpowiedź była tak, więc ruszyliśmy w tę podróż. Na początku wydawała się nam prostsza. Już po kilku miesiącach i po pierwszym zderzeniu z audytorami to okazało się całkiem dużym wyzwaniem. Przez 2 lata certyfikacji wysłaliśmy kilkadziesiąt dokumentów, polityk, procedur i wszelkiego rodzaju dokumentów, które pokazywały, jak pracujemy. I w maju ubiegłego roku, kiedy udało nam się wreszcie uzyskać ten certyfikat, byliśmy w stanie pokazać naszym inwestorom, że to, co deklarujemy, dzieje się naprawdę. I odpowiadając, Mario, na twoje drugie pytanie, jak bierzemy udział w takim szerszym zmienianiu świata, zdecydowaliśmy, że nie tylko Abris stanie się B Corpem, ale także niektóre z naszych spółek, nie wszystkie, bo nie wszystkie są wystarczająco duże, ale niektóre z naszych spółek też będziemy przeprowadzać przez tę drogę certyfikacji B Corpu, aby w momencie, kiedy będziemy ją oddawać w ręce inwestorów globalnych, było bardzo prosto i jasno można zilustrować to, że to są spółki najwyższej jakości procesów biznesowych. I pierwszą taką spółką był Velvet Care, który zaczęliśmy certyfikować jeszcze w trakcie naszej certyfikacji. Oni uzyskali certyfikat w październiku ubiegłego roku i nie ukrywam, że inwestor, który kupował od nas tę spółkę w marcu tego roku, czyli to bardzo świeża sprawa, był absolutnie zachwycony stanem, w jakim spółkę zastał. I nie ukrywam, że też wpłynęło to bardzo pozytywnie na wycenę tego biznesu. Super, no to chyba jest odpowiedziałam. Tak, myślę, dla mnie jest to fascynujące. Ja tu się przyznam wszystkim słuchaczom, że ja też po raz pierwszy rozmawiam tak naprawdę z naszymi dzisiejszymi prelegentami, więc nie znaliśmy się wcześniej i też wsłuchuję się w tą waszą, w tą twoją opowieść. Moniko, no bo przepraszam, Pawła to znamy, prawda? Znamy się od lat, ale Monika, nie wiedziałam, że to tak wyglądało, przebiegało i że to ma takie znaczenie, bo naprawdę jest to imponujące i fantastycznie super, że bezpośrednio przekłada się też to na korzyści finansowe, bo to wtedy jest chyba najbardziej takie namacalne i zrozumiałe dla waszych inwestorów, prawda? Dobrze, Mateuszu. Zupełnie inna branża, zupełnie inny sektor. Spodziewam się tutaj odpowiedzi, która pójdzie w stronę odpowiedzialnego prowadzenia waszych klientów, przeprowadzania przez te wszystkie wyzwania, z jakimi się w tej chwili mierzą firmy, ale co było dla was taką motywacją do tego, żeby stać się B Corpem i jak też ten proces przebiegał? Oczywiście, dziękuję. Oczywiście ona była wielopłaszczyznowa. Jednocześnie zanim odpowiem na pytanie, tak w nawiązaniu do tego, co Monika i Paweł powiedzieli, korelacja B Corp a ESG, takie mam dość proste skojarzenie. Mamy czystą rzekę, która wpada do morza. B Corp jest taką rzeką z czystą wodą do morza ESG. Zasila w sposób pozytywny coś większego. Jeżeli chodzi o te finansowe rzeczy, jak przygotowywałem się do naszego spotkania, to natrafiłem na taki raport Deloitte i firmy, które spełniają rygorystyczne kryteria ESG, mają wycenę EBITDA na poziomie 1,2-1,8 więcej. Myślę, że Monika dobrze o tym wiesz, czyli jeśli mamy powiedzmy EBITDA na poziomie 100 milionów, mówimy o 20-80 milionach zwiększenia wartości. Myślę, że to są Potwierdzam. biznesowo bardzo, bardzo istotne zmienne.
My jesteśmy najmniejszą tutaj firmą, nas jest 160 osób, jesteśmy projektantami, designujemy rzeczywistość w jakiś sposób i odpowiadając jak gdyby na pierwszej warstwie Twojego pytania, nasz wpływ jest wypadkową zasięgu naszych klientów, zasięgu tego, jak duże to są firmy, jak duży wpływ mają na środowisko. Chciałbym dać taki mały kontekst, bo my zaczęliśmy się starać o bycie B Corpem w 2021 roku, czyli byliśmy tuż po pandemii. Nasza firma nagle z takiej żywej organizacji rozpierzchła się do domów, zaczęliśmy pracować zdalnie. Nasza kultura organizacyjna uległa zmianie, musieliśmy się bardzo szybko dostosować. Byliśmy w trakcie bardzo trudnych rządów w Polsce, które skończyły się niedawno, ale o tym myślę, że też chciałbym powiedzieć, że my w Polsce jesteśmy po trudnym okresie również dla środowiska, dla społeczeństwa, za zarządzania. No i część naszej firmy była na Ukrainie od wielu lat. Musieliśmy po wybuchu wojny transportować naszych przyjaciół tutaj i to był kontekst. I teraz szukaliśmy takiej idei, która zjednoczy nas jako ludzi i pozwoli nam gdzieś ten potencjał rozwijać w trudnym momencie i w momencie, który jakoś historycznie był nieprzewidywalny. Ani pandemia, ani wojna nie były czymś, co jakoś jako pierwszą rzecz widziałem. Oczywiście mieliśmy swój reasoning biznesowy, było to dla mnie naturalne, czyli dołączamy do standardów, które będą czymś ponad. Ja szukając jakiejś prostej metafory, czym dla nas było dołączenie do B Corpu, jednak stwierdziłem, że najbliżej mi to jest matura. Wszyscy się przygotowaliśmy do matury, był stres, każdy ją zdał, każdy po maturze stwierdzał, że jest to coś, co no, w łatwy sposób można przejść. No i też, jak wiemy z języków łacińskich, matura, maturity exam to jest egzamin dojrzałości. Czyli my, jako firmy w B Corpie, Admind, tutaj nasi partnerzy, staliśmy się dojrzali. Jednocześnie z samą maturą wydaje mi się, że no, można zacząć jakąś karierę. Ja tak patrzę na B Corp. To nie jest jakiś end destination, tylko to jest moment, w którym my się czujemy dość swobodnie. A jednocześnie mamy bardzo dużo do zrobienia. Certyfikacje są co 3 lata, nasza zbliża się w przyszłym roku. No i podchodzimy do tego oczywiście z optymizmem. Też chciałbym wszystkich zachęcić, bo tą metaforą prostą matury wydaje mi się, że to jest do zrobienia. Jest dużo emocji, rzeczywiście dużo przygotowań. Nam to zajęło 18 miesięcy, ale była ona dla nas ideą, która między różnymi działami firmy łączyła ludzi. I tutaj bardzo w to wierzę, że ka w każdej z tych firm taka added value to jest kultura organizacyjna i raportowanie względem czegoś bardzo konkretnego. To nie są rzeczy, które są łatwe do osiągnięcia, a jednocześnie są standardem, który jak poczujemy, to będziemy czuli jakąś taką dumę z tego, że to się udało. Więc bardzo polecam i no i chętnie się będę jeszcze dzisiaj dzielił dalszą częścią naszej historii. Mario, jeśli pozwolisz, jeszcze się wtrącę, bo to, co Mateusz powiedział, mnie zainspirowało. Zresztą mignęło mi tu w tle takie pytanie, czy wszyscy pracownicy byli wspierający w procesie. I myślę, że to jest super ważne, że po pierwsze ten proces trwa bardzo długo i przynajmniej w naszej sytuacji, kiedy wchodziliśmy w proces certyfikacji, połowa naszej firmy śmiała się z nas bardzo. Ja dostałam taką nalepkę przytulacz drzew albo przytulaczka. Jak woli. I to nie było jakiegoś dużego wsparcia, ale w trakcie tego procesu, kiedy mówiliśmy o tym bardzo dużo wewnątrz firmy, komunikowaliśmy, słuchajcie, to jest trudne, ale idziemy, kolejny etap za nami, kolejny etap za nami. Nie ukrywam, że gigantyczną rolę odegrał tutaj także Paweł, który trzymał nas za rękę i mówił, nie traćcie wiary, to się uda. Wszyscy jakoś tak zaczęli dołączać do tego pociągu i kiedy 3 maja w zeszłym roku dostaliśmy certyfikację, mieliśmy jedną wielką imprezę w firmie i wszyscy się cieszyli, tak, mamy to. Tak, Paweł potrafi, to fakt.
Super, słuchajcie, nie wiem, Paweł, czy chcesz coś dodać, bo ja bardzo mnie tutaj intryguje ten wątek związany z relacją do CSRD i do tych nowych regulacji, ale gdyby zamknąć już, tak jakbyś ostatnim słowem mógł zamknąć tą część związaną z uzyskiwaniem, może też odniesiesz się do innych B Corpów, z którymi przecież pracujesz, nawet jeżeli jest ich kilkanaście tylko w Polsce, ale jest kilkadziesiąt, które już weszły, no więc to jest też ogromna grupa partnerów, z którymi działasz. Gosię, odmutuj, czyli włącz mikrofon. Już się odmutowałem. Dzięki. No, to w ogóle jest jakaś ogromna przyjemność, takie poczucie bycia uprzywilejowanym, że się mamy szansę znajdować w tym towarzystwie, bo tak trochę z boku zacznę, Mario, jeśli pozwolisz, bo muszę chyba się do tego odnieść i do tych wszystkich motywacji, które tak świetnie pokazaliście, Moniko i Mateuszu. To uprzywilejowanie jest związane z jeszcze takim chyba jednym ważnym elementem, że całe to środowisko polskich B Corpów i nie tylko, tych też światowych, to są niesamowici, fantastyczni ludzie, którym się chce, którzy mają niesamowite poczucie odpowiedzialności za siebie, za swoje decyzje, za świat. I myślę, że te wartości tych ludzi łączą. To jest jakaś niebywała przygoda budować ten ruch w takim towarzystwie. I my tu jesteśmy ledwie we trzy B Corpy, z których my jesteśmy najlepsi, najmniejsi, Mateuszu. Jesteśmy super, Tak, niedużą wiem, jasne. organizacją, Tak. ale żwawą. Natomiast no tutaj nie sposób nie wspomnieć i o NetGuru, które mi tu mignęło, i o ONG, które no, Które świeci też po prostu mignęło, tutaj, tak. tak, i ustawia standardy, jest no, po prostu niebywałym B Corpem, który po prostu pokazuje nam, jak się należy zachowywać na granicy. I Danon, który jest ogromny i się zmienia, a jak sobie myślę o tym, że nasza certyfikacja trwała 2 lata, bo tak chcieliśmy bardzo porządnie dużo rzeczy pozmieniać w firmie i w tym, jak pracujemy. No to jak sobie pomyślę o takiej organizacji jak wielka globalna korporacja, no to są ogromne procesy. Tak widziałem tutaj takie, też mi mignęło takie pytanie, że to prawdopodobnie jest dla MŚP. No nie, to jest tak, że ci ogromni też się za to biorą. I to myślę, że to oczywiście, że jest taka pokusa, żeby być blisko tych, którzy rozpychają te standardy i tak świecą jak te Patagonie przeróżne na rynku, każda w swoim sektorze. No ale też myślę, że jesteśmy tutaj w takim gronie, skoro Państwa to zaciekawiło, żeby posłuchać o tych B Corpach, że Wy też widzicie, że ta zmiana jest niezbędna, że trzeba po prostu się zabrać do roboty i zrobić to razem w jakimś takim towarzystwie, które właśnie już jest po maturze i jest dosyć dojrzałe i myśli poważnie o tym, co nas wszystkich dalej czeka. No więc teraz jeszcze o tych zmianach w prawodawstwie europejskim, bo to jest chyba taki dosyć ciekawy kontekst. To myślę, że warto to rozpakować również z takiej bardzo prostej perspektywy. Znaczy ten ruch powstał z takiej potrzeby właśnie, to trochę jest komiczne słowo tutaj, ale takiego wzmożenia, że my naprawdę chcemy coś zrobić dla planety, dla społeczeństwa. Chcemy, żeby to, co my wiemy, co potrafimy, żeby służyło trochę jeszcze innym celom niż poprawianie wyniku finansowego, choć to jest niezmiernie ważne, bo inaczej nas nie ma, jeżeli tego wyniku finansowego nie ma. My jesteśmy w biznesie, to jest ruch biznesu. Od tej kasy się jednak zaczyna, natomiast my trochę inaczej wszyscy rozumiemy wartość, jaką my tworzymy naszym działaniem, naszą pracą zawodową. To, co zostanie po nas, to nie wynik na jakimś rachunku bankowym, tylko zostaje pewna wartość, prawda? To jest ta cywilizacja, której jesteśmy częścią, więc warto sobie z tego zdać sprawę, że my tworzymy tę wartość i inaczej chcemy ją budować. No i teraz oczywiście, że my widzimy, i o tym rozmawialiśmy z Marią nie tak dawno, że te wszystkie procesy negatywne, te rozmaite wymiary kryzysów, które nas dotykają cywilizacyjnie, one wcale nie są rozwiązywane przez te propozycje, które obecny system dostarcza. No więc oczywiście, że my
próbujemy wymyślać to w taki sposób, żeby rzeczywiście tworzyć impact pozytywny i coś i ciągnąć w górę, prawda? I nie ograniczać siebie, tylko właśnie próbować budować modele, które są jeszcze bardziej z pozytywnym wpływem. No i teraz, mając takie ambicje, a myślę, że to jest dosyć uniwersalna cecha pewnie prawie wszystkich z tych 8,5 tysiąca B Corpów, że my jesteśmy chyba dosyć ambitni. No więc w tej sytuacji mamy ochotę pokazywać, być takim przewodnikiem, stewardem, pokazywać te kierunki, zaciągać naukę do tego, żeby to, co robimy, miało pewne podstawy naukowe, żeby te modele, które budujemy, rzeczywiście pomagały. Nie tylko chodzi o tutaj o greenwashing, tylko też chodzi o to, żeby to było racjonalne i we właściwym kierunku. Jak ograniczamy emisje, to róbmy to mądrze. Jak pracujemy z marginalizowanymi społecznościami, które chcemy wciągać, pamiętajmy, że misją B Corpów jest ten zmieniony system dla wszystkich, mega inkluzywny, no to stawiamy sobie bardzo wysokie standardy. No i teraz mamy taką sytuację, że to myślenie, to takie opamiętanie w Europie, że trzeba jednak zredesignować ten system, w którym tutaj jesteśmy, i myślę, że Europa tutaj bardzo się wyrywa do przodu, no z różnymi przyspieszeniami i spowolnieniami. Myślę, że czeka nas niestety, ale w okolicach wyborów europejskich do Europarlamentu czeka nas pewien okres takiej rozgrywki politycznej, przy okazji wokół właśnie Zielonych Ładów i wokół ESG, wokół nowych regulacji. Pewne rzeczy być może spowolnią, potem znowu przyspieszą, ale to się dzieje. I teraz tak się składa, że ten standard B Corpów, już brnę do brzegu, powstawał w ten sposób, żeby zintegrować bardzo wiele różnych już istniejących standardów. Także ci, którzy tworzą te wymogi, bezustannie są w kontakcie i współpracują z różnymi platformami. Tu można wymieniać naprawdę bardzo dużo, bo jest EGRI, jest Carbon Disclosure. No, ta lista jest naprawdę duża. My staramy się tym standardem B Corpów obejmować wszystkie te istniejące. I teraz my zaczęliśmy widzieć po tym takim rzeczywiście ruchu, również który ma miejsce w Polsce, trochę panice wokół ESG, bo firmy się boją, czy będą zgodne z wymogami ESG, czy zaraportują, czy nie wypadną z łańcuchów wartości swoich klientów. No tu jest pewien rodzaj jakiejś takiej histerii. No to my widzimy, że to ta podróż w B Corpie i ta podróż, żeby uzyskać właśnie te odpowiednie etapy transformacji biznesowej prowadzącej do certyfikacji i potem dalej, tak naprawdę powoduje, że my jesteśmy zabezpieczeni przed tymi ryzykami niebycia compliant wobec tych nowych regulacji. Praktycznie z każdej strony. My zwykliśmy mówić o tym, że jak zestawiamy te wymogi, które wytworzył EFRAG i które nas obowiązują przez CSRD, a za chwilę właśnie CSDDD, które będzie, te różne inne sympatyczne skróty, które nadciągną, no to my tak naprawdę proponujemy standard, który wyrywa się do przodu i ktoś, kto realizuje tę certyfikację, może być pewnym, że te wymogi raportowania spełni z nadmiarem. Więc myślę, że to oczywiście jest dla ambitnych, no już mogę stawić kropkę. To ja ci właśnie chciałam wejść w słowo i zapytać Monikę, bo spodziewam się, że Abris jest spółką, która jest zobligowana do stworzenia raportu zrównoważonego rozwoju już za rok 2024, czy tak? Znaczy my jesteśmy firmą, która podlega pod SFDR. Nie jesteśmy no tak. wystarczająco, jako Abris nie jesteśmy wystarczająco duzi, natomiast jako grupa z naszymi spółkami pewnie byśmy pod to podlegali, ale przez to, że to się nie konsoliduje, więc jeszcze nie. Natomiast nasi inwestorzy podlegają pod wszystkie wymagania raportowania i w związku z tym wymagają od nas informacji, które oni muszą raportować dalej. Także tak naokoło trochę odpowiadając na twoje pytanie, to tak, my też jesteśmy w tym nurcie, raportujemy wszystko, co się da i dla nas, i dla naszych spółek. Ja bo jakby chciałam zadać pytanie, to w jakim, czy widzicie w tej chwili korzyści, czy jako będąc B Corp i po przejściu tej całego procesu certyfikacji,
czy ten sposób, jaki czy raportowanie jest dla Was, nie wiem, prostsze, jest po prostu bułką z masłem i to już idzie jak z płatka, i czy jest jakaś taka relacja między jednym a drugim? Bo tak też wywnioskowałam z tego, co mówił Paweł, że jednak to jest w pewnym sensie, no, B Corp skupia się na tych elementach, które są między innymi przedmiotem raportowania ESG. Tak, w naszym przypadku, właściwie jeśli chodzi o raportowanie, potrzebne są dwie rzeczy tak naprawdę, tak? Czyli znajomość i takie obycie z raportami, a z drugiej strony trochę ważniejsza rzecz, to są dane, które w te raporty wkładasz. I o ile pierwszą rzecz można nabyć łatwiej, zatrudnić konsultanta, doradcę, człowieka, który przyjdzie z tymi rozwiązaniami, o tyle dane no, są dużo trudniejszym elementem do zdobycia, bo po pierwsze należy je gromadzić przez jakiś czas, żeby one były porównywalne rok do roku. Poza tym jest ich bardzo dużo, trzeba zadać wiele pytań i nie wszystkie firmy, a właściwie większość firm takich rzeczy nie robi. My raportowaliśmy i zbieraliśmy te dane od wielu lat. Mamy własny software, który te dane zbiera, więc to akurat dla nas było dużo prostsze. Natomiast B Corp pozwolił nam to wszystko trochę tak uczesać, uporządkować, poukładać w paczki, także to raportowanie idzie dużo sprawniej i dużo szybciej. Więc odpowiadając jeszcze raz na Twoje pytanie, myślę, że to, co B Corp daje, to po pierwsze oswajasz się z nomenklaturą, z pytaniami i z takim uporządkowaniem, które jest narzucone przez B Corp i który bardzo fajnie odpowiada temu, czego wymagają regulacje, no i zmusza cię do tego, żebyś zaczęła te dane pobierać. Super, bardzo Ci dziękuję. Mateusz, tak patrzę na Ciebie, Michał, machasz głową, słuchając tego, co mówi Monika. Rozumiem, że w Waszej firmie też to podobnie przebiega. Jak Wy się ma, bo znowu nie wiem, nie znam, nie wiem, czy jesteście zobligowani do raportowania, czy dobrowolnie to robicie, jak to wygląda w Waszym przypadku i jak to się ma do tych Znaczy kwestii. tutaj oczywiście zgadzam się z tym, co Monika mówisz, w sensie takim, że B Corp dał nam pewnego rodzaju kodyfikację, tak? Pewnego rodzaju płaszczyznę zrozumienia i kroku dalej. My nie jesteśmy zobligowani do publikowania takiego raportu, jednocześnie za tydzień go publikujemy, więc tu mam niespodziankę. Jestem bardzo dumny, że pierwszy Sustainability Report Admin 2023 będziemy mogli się nim podzielić. Dziękuję też tutaj całej mojej drużynie, Piotrkowi, Marcie i wszystkim, którzy pracowali no, ponad 2 miesiące nad tym, żeby to miało swój kształt. Czym to jest dla mnie? Dla mnie to jest punktem odniesienia, w którym momencie jesteśmy naszego rozwoju. My się zawodowo zajmujemy projektowaniem raportów sustainability czy rocznych raportów dla naszych klientów, natomiast no, tutaj to jest coś zupełnie innego. Przeglądamy się w tym lustrze czystej wody i patrzymy, w którym miejscu jesteśmy jako firma. I jasne, że jeżeli chodzi o ślad węglowy czy zużycie energii, to firma, która ma powiedzmy 160 osób, nie jest jakąś ogromną korporacją czy fabryką. Jednocześnie no, istniejemy też, tak? 160 jednostek produkuje pewnego rodzaju energię cieplną, energię, którą z jednej strony wykorzystujemy do pracy, a z drugiej strony gdzieś ją emitujemy. Więc w tym raporcie jest dużo działań, które podejmujemy. B Corp był, myślę, że takim bardzo dobrym antraktem, pierwszym, może drugim aktem naszej sztuki bycia zrównoważoną firmą. Super, 160 osób to jest całkiem duża firma, to nie jest mała organizacja, więc gratulacje i fantastycznie, że zrobiliście ten raport, nie będąc do tego zobligowani. I mam takie pytanie, bo już widzę, że powoli zbliżamy się do części pytań, które uczestnicy naszego webinaru zadali i na pewno to będzie dla nich bardzo interesujące, żebyście na te pytania właśnie odpowiedzieli. Natomiast przypominam sobie, bo brałam udział w tym też bikorpowym summicie, który był w listopadzie w kinotece, nie w kinotece, w Na Norblinie. wersję Norblina.
Farbyce Norblina, tak, gdzie w zasadzie wszystko się przebiegało pod hasłem Let's raise the bar, czyli podnosimy poprzeczkę, podnosimy oczekiwania wobec samych siebie. Jak to u Was wygląda? I tym razem, Paweł, Ciebie na końcu poproszę, żebyś też już tak mniej więcej podsumował. Monika, może jednak od Ciebie zacznę. Jak to u Was się, co dalej, co więcej? No bo rozumiem, że jest pewien proces się sprawdził, przynosi wręcz korzyści ekonomiczne, więc jest jak najbardziej akceptowane przez inwestorów. Z jednej strony, co dalej u Was, a z drugiej strony, czy inne spółki podobne również zainteresowały się tym podejściem? Czy udało Wam się kogoś pozytywnie zarazić i no, zainspirować się do podobnego działania? Dziękuję Ci, Mario. Myślę, że patrzymy trochę na nasz ekosystem tak w dwóch płaszczyznach. Pierwsza to jest płaszczyzna innych firm zarządzających funduszami private equity. I nie ukrywam, że my jesteśmy jedynym korpem w naszej branży w ogóle w regionie. Na razie nie widzę, żeby ktoś szedł tą drogą ze względu na to, że wymagania są bardzo duże, tak? I to jest długi proces wymagający dedykowanej osoby w firmie, wymagający spełnienia wielu wymogów i zadania sobie olbrzymiego trudu. Nie cieszy się to jakoś wielką popularnością, chociaż nasi inwestorzy bardzo to doceniają poza naszym regionem. Więc staramy się głosić tę ideę, ale na razie dużego sukcesu na naszej płaszczyźnie nie mamy. Natomiast jeśli chodzi o płaszczyznę naszych spółek portfelowych, to tak jak powiedziałam, nasza metodologia budowania wartości idzie przede wszystkim przez transformację ESG. Wdrażamy najwyższe standardy ESG i dla niektórych spółek, dla których taka certyfikacja będzie korzystna, wprowadzamy je także na drogę certyfikacji. Widzę, że mamy tutaj takie pytanie, które jest do mnie skierowane. Kto skorzysta? Jeśli Mario pozwolisz, to może ja od razu przy okazji podejmę to pytanie. Tak, jak najbardziej. Zdecydowanie na B Corp zasługują spółki, których wycena i działalność biznesowa długoterminowa może być obniżana lub dyskontowana poprzez niespełnianie pewnych wymogów, chociażby środowiskowych. Myślę tutaj przede wszystkim o spółkach produkcyjnych. Myślę, że właśnie w tym obszarze przede wszystkim wprowadzamy te spółki na drogę bikorpową lub spółki, które działają w takim bardzo rozproszonym ekosystemie, jak na przykład logistyka czy obsługa e-commerce. To są te spółki, gdzie wszystkie trzy zakresy są bardzo rozproszone, gdzie no, ich oddziaływanie na środowisko może być bardzo różnie interpretowane. Więc takie spółki wybieramy do tego, żeby je do certyfikacji zapakować. Tak jak powiedziałam, udało nam się już to zrobić z jedną spółką. Właśnie wprowadzamy kolejną, zatrudniliśmy tam już osobę, która się będzie tym zajmować. Zaplanowaliśmy dla nich kolejne 2 lata do takiej drogi. Super. Bardzo Ci dziękuję, Mateuszu. Co Ty możesz w tym temacie? Jak sobie podnosisz poprzeczkę i co będzie jeszcze lepiej w Waszym wydaniu, a też jednocześnie w jaki sposób wpływacie na swoje otoczenie? Tak, dziękuję uprzejmie. Ja jeszcze trochę właśnie w nawiązaniu do tego, o czym Monika mówiłaś, nasz wpływ jest jakby najbardziej widoczny we współpracy z naszymi klientami. My jesteśmy projektantami transformacji w obszarze brandingu, komunikacji. Pracujemy z no, bardzo dużymi firmami. Pracujemy z headquarters UBS Banku, ABB, Syngenty. To są firmy, gdzie nasze rozwiązania, gdzie nasze propozycje mają bardzo duży zasięg. Jak gdyby zgodziliśmy się, powiedzmy, że my jesteśmy organizacją małą, średnią, natomiast nasz wpływ poprzez nasze rozwiązania projektowe myślę, że jest bardzo, bardzo duży.
My będziemy się rozwijać step by step jako AdMind, zgodnie z jakimiś naszymi wartościami. To jakieś było zawsze naturalne. My dużo się angażowaliśmy social impact w coś, co pewnie łatwo zrozumieć jako charity. Mamy wiele programów, mamy swój osobny budżet. Przez ostatnie 3 lata przeznaczaliśmy 1% naszego revenue na osobny budżet social impactowy. Mamy osobę, która jest social impact managerem. Ja sam jako founder i CEO jestem bezpośrednio zaangażowany w nasze akcje social impactowe. Prowadzimy program miesięcy tematycznych. Mamy co miesiąc inny temat, czyli mamy Pride Month, mamy miesiąc zwierząt, miesiąc zdrowia psychicznego, miesiąc rowerowy, mamy Declutter Month, kiedy jak gdyby czyścimy naszą rzeczywistość, Save the Planet, czyli już bezpośrednio, czy bezpośrednio w okolicach naszego biura w Krakowie, Amsterdamie czy Bangkoku czyścimy otoczenie, czy też programy takie, nawet nasze skrzynki pocztowe czy foldery. Więc my robimy swoje de facto. Tutaj wierzymy, że certyfikacja pójdzie nam lepiej. Zrozumieliśmy znaczenie niektórych polityk. Wprowadziliśmy dużo rozwiązań, które sądzę, że są w takim dobrym standardzie korporacyjnym, będąc małą organizacją. No i stawiamy na taki well-being pracowników. Myślę, że jako firma usługowa bazujemy na talencie naszych projektantów. Każdą z naszych osób widzę jako projektanta. O tym też chciałem powiedzieć, że jak popatrzymy na nas wszystkich, to każdy z nas jest projektantem. Projektujemy rozwiązania, mam jakieś wizje od setek lat tak człowiek funkcjonuje, więc wierzę, że te nasze projekty będą zmierzały w stronę tego, że świat będzie krok po kroku lepszy. Może powinniśmy mieć jakieś większe tempo, ale też wierzę, że te koła obrotowe są najistotniejsze w wielkich korporacjach. My z nimi pracujemy, staramy się w tym obszarze, którym się zajmujemy, czyli brandingu, designie, proponować rozwiązania i wspólnie robić krok do przodu. To ja życzę Wam jak największej ilości korporacji, z którymi będziecie pracowali, abyście jak Jasne, największą dziękuję. ich grupę mogli zmieniać na lepsze. Paweł, to musi być bardzo, bardzo fajne tak słuchać, jak firmy, które w pewnym sensie zachęciłeś i wciągnąłeś w ten ciężką, czy wyciągnąłeś na tą ciężką górską wycieczkę, gdzie trzeba się było nieźle napracować, napocić żeby wspiąć się na szczyt, no są w takiej kondycji, rozkręcają się i mogą robić tyle dobrego dla świata. Lubimy górskie wycieczki, pisze Karolina Długosz i No. słusznie pisze, bo wszyscy lubimy. To chyba ja bym tutaj za wiele jednak nie przypisywał tym moim osobistym relacjom, choć one być może na różnych etapach coś znaczyły. Ja myślę, że to, co nas rzeczywiście ciągnie, to jest ten pomysł, który jakichś trzech Amerykanów kilkanaście lat temu skonstruowało, wytworzyło i rzeczywiście byli w stanie porwać takim konceptem, który mnie osobiście wydaje się najciekawszy z tych dostępnych, bo oczywiście, że to B Corp to nie jest jedyna organizacja, która zajęła się reperowaniem kapitalizmu czy zmianą. To twoja organizacja robi to na globalną skalę, Marysiu, także to myślę, że to mamy tutaj tych nurtów bardzo dużo. My jesteśmy jednymi z wielu. Natomiast to jest fascynujące, to jest wielka przygoda też życiowa, bo to jest naprawdę, jak powiedziałem wcześniej, przywilej pracy z fantastycznymi, inspirującymi ludźmi. To mało kto może powiedzieć, że idzie do roboty i spotyka samych fajnych ludzi, prawda? To ja trochę tak mam, więc mam poczucie, że jestem naprawdę szczęściarzem. Ale chciałem wrócić, bo to takie podsumowujące trochę refleksje niby mają być, to i też zapytałaś o to, jakie bycie B Corpem ma przełożenie na taką na codzienną pracę. No my jesteśmy firmą doradczą i zajmujemy się tak naprawdę prowadzeniem biznesów w tej podróży ESG i rzeczywiście jakimś dostosowaniem, uzyskiwaniem dojrzałości.
co ma potem prowadzić do tworzenia strategii, do potem raportowania. To, że my jesteśmy B Corpem i to, że odwołujemy się do tych narzędzi, które są tak wymagające, to jest dla nas niesamowity znak jakości, do którym się podpieramy, będąc właśnie B Corpem i stosując te metodologie. Więc myślę, że to jest ogromny przywilej i to jest taka też bezpośrednia korzyść biznesowa dla nas na co dzień. I myślę, że to jest ważna rzecz, dlatego że to rozciąga się nie tylko na takie właśnie firmy tego typu jak nasza, czy Moniki, czy Mateusza. Rozmawiamy o marce dzisiaj, chociaż to tak idzie jakoś tak pomiędzy wierszami. Spotkaliśmy się na temat właśnie jednak marki, jak tworzyć takie marki. I mnie się wydaje, że to jest niesamowita rzecz, jaka się dzieje w momencie, gdy organizacja dojrzewa do tego, żeby stać się B Corpem. Im szerzej to się dzieje i zaangażowaniem wszystkich pracowników i pracowniczek, tym lepiej, to jest już jakiś rodzaj transformacji. Ale potem coś się niesamowitego dzieje z marką, dlatego że firmy, które są z tym znaczkiem, mają dużo większy kredyt zaufania. Te procedury wyłaniania właśnie tych firm jako partnera biznesowego czy umiejscowienia w łańcuchu wartości są krótsze, bo my jesteśmy już dosyć mocno sprawdzeni, więc ten znak coś już zaczyna mówić do rynku, nawet takiego, który jeszcze się bardzo boi tego rygoryzmu tej certyfikacji. Więc ja tak myślę, że żeby tak domykać trochę to, o czym my tutaj rozmawiamy, to ja chciałbym rzeczywiście tę część naszego spotkania zamknąć takim czymś, takim apelem. Nie bójcie się, nie bójcie się tej certyfikacji, nie bójcie się tego procesu transformacji, bo owszem, on jest rygorystyczny, to jest takie podejście jak żadne inne, które są obecne na rynku. To jest dla mnie trudno zmierzyć się rzeczywiście z taką rzeczywistością, że bardzo wiele polskich firm podchodzi, bo 300 kilkadziesiąt podchodzi do tego audytu, ale potem się cofa, bo ma wrażenie, że to jest jakiś łatwy temat. Warto się trochę postarać, warto to zrobić, dlatego że to raz, że pomaga nam wszystkim trochę poprawiać ten świat, ale dwa, to buduje nasz biznes i im więcej będzie B Corpów, tym ten znak będzie znaczył więcej na naszym rynku. Także to nie wiem, czy to jest dobra półpuenta, ale chciałbym przekazać Oldze już wreszcie mikrofon, żebyśmy zaczęli odpowiadać na pytania następne. Rzeczywiście bardzo dziękuję. Pytań jest sporo, ale cały czas jeszcze możecie je zadawać. Ale zanim przejdziemy do tej części, ja poproszę o jeszcze jedną ankietkę, bo jeszcze chcemy was zapytać o coś. Jeśli możecie, to kliknijcie zaraz w formularzyk, który się pojawi. Zaraz wyświetlimy wyniki i przejdziemy do rundy pytań. Od razu zaznaczę, że jeśli nie na wszystkie pytania uda nam się odpowiedzieć, to liczymy na to, że pozostaniecie z nami w kontakcie i że innymi sposobami, innymi narzędziami, innymi komunikatorami także będziemy tutaj dla was wsparciem, więc zachęcam do tego bardzo. No dobra, zaraz wyświetlą się wyniki, a ja zacznę od tego, widzę, że tutaj sporo pytań pojawiło się takich technicznych, więc może właśnie pora uporządkować to, o czym mówiliście. Kto tak naprawdę może ubiegać się o certyfikat B Corp? Jakie organizacje? Paweł, czy ty masz ochotę w dwóch słowach? Dla kogo to jest? Mogę zacząć bardzo szybko. Nie mogą spółki Skarbu Państwa, choć znam jedną spółkę, która przez to ćwiczenie przeszła, a to właśnie tylko dlatego, żeby skorzystać z tej metodologii. To była wielka spółka, to nie był Orlen, ale z podobnego gatunku, dlatego że tamten zespół ESG, a właściwie wcześniej Sustainability, odkrył, że to jest niezwykle użyteczne narzędzie, z którego można skorzystać. Nie mogą się certyfikować fundacje, to jest. Ma znaczenie, Paweł, czy ma znaczenie, jak duża jest organizacja? Nie ma, czy to... nie ma, nie ma. Nie ma. Te pytania powtórzyły się dzisiaj wielokrotnie. To musi być biznes. Wystarczy, że Państwo jesteście w biznesie, macie zarejestrowaną działalność,
macie ochotę skorzystać na przykład z takiego przepięknego wskazania, które mój kolega, z którym zaczynaliśmy ten ruch, a obecnie on jest w Bilabie Globalnym, Wojtek Bagiński, stworzył ze swoim zespołem, jest takie bardzo przyjemne narzędzie, które można wprowadzić jako mission log do swoich dokumentów sądowych, które detonuje wasze przekonanie o tym, że firma działa po to, żeby naprawiać świat i dbać o wszystkich interesariuszy. I warto zanurzyć się w asesmencie, dlatego że on tak naprawdę pomaga nam zmienić tę organizację. Każdy to może zrobić. A tak naprawdę od czego zacząć, jak wygląda ten proces? Czy jest tutaj jakaś taka dwuzdaniowa recepta? Ja mam pociągnąć dalej. Jak No chyba, chcecie, że słuchajcie, ktoś to wyście inny przez to tutaj ma. przechodzili, to powiedzcie, ale no, trzeba To po prostu. jeśli ja Moniko. mogę coś doradzić, to na pewno warto przeczytać wszystko to, co jest na stronie Bilabu, bo to daje bardzo dobry pogląd o tym, jak wygląda proces. Pierwszy etap to jest self-assessment, więc to też sobie warto wykonać, żeby zrozumieć, jaka jest odległość pomiędzy tym, gdzie jesteście dzisiaj, a dokąd zmierzacie, żeby te magiczne 80 punktów dostać. Natomiast zdecydowanie zachęcam wszystkich do tego, żeby porozmawiali z kimś, kto przez ten proces przeszedł, żeby nabrać przekonania, że to jest dla mnie możliwe, pożyteczne i że tego bardzo chcę. I trzeba też wewnątrz firmy odbyć taką rozmowę na poważnie pomiędzy decydentami, czy naprawdę chcemy to robić, bo jak już w to wejdziemy, to jest trochę bolesne, tak? Więc po co marnować swój czas, jeżeli nie jesteśmy zdeterminowani? Także najpierw wewnątrz bądźmy pewni. Potem pogadajmy z kimś, kto już to zrobił, niech nam doradzi, poklepie po plecach, powie, że będzie trzymał za rękę później, albo zadzwońcie do Pawła. Sami się ocencie, czyli ten self-assessment jest ważny, no i przeczytajcie wszystko, co jest na stronie, bo to jest naprawdę bardzo fajnie tam wyłożone. No to kolejne szybkie pytanie i mam nadzieję, że równie szybka odpowiedź. To może jakby każdy z Was wymienił po dwa realne benefity dla Waszych biznesów, jeśli chodzi o posiadanie certyfikatu B Corp. Albo prowadzenie marki w duchu ESG, bo o tym też tutaj jest mowa. Co nam to daje biznesowo? Ja mogę powiedzieć bardzo szybko, z biodra strzelając, że to jest z całą pewnością takie dokapitalizowanie marki, które daje ci wiarygodność. To jest niesamowite. Ale drugi element to jest jednak transformacja takiego modelu działania w codziennym wymiarze i takie uwrażliwienie na różne aspekty. I my też się nie wyrabiamy w masie tych rzeczy, na które mamy ochotę, do których mamy ochotę się ciągnąć w górę, ale to te dwa elementy nas z całą pewnością zmieniły. A jest tam cała lista Mateusz, więcej. no wiadomo, wiadomo, to się nigdy nie kończy. Mateusz, Ja się jakie dla podpisuję pod Adminda tym, są? o czym Paweł mówisz. Dla mnie to jest wyższy poziom organizacji dla nas. Myślę, że zjednoczenie wokół pewnej sensownej idei. Ja czuję, że nasza organizacja przez te ostatnie 3 lata zrobiła dużo kroków do przodu. Był to jeden z elementów. Myślę, że zmiana świadomościowa jest duża. Ja też musiałem rozmawiać oczywiście z ludźmi z B Corpu, którzy nas certyfikowali, więc tych rozmów było trochę. Myślę, że community to jest kolejna sprawa. Tu też zapraszam, będę prelegentem czy speakerem, jak to się nazywa, na Global Summit B Corp w Amsterdamie w maju. Byłem w zeszłym roku, spotkałem fantastycznych ludzi, wróciłem pełen takiej dobrej energii. No i to też jest wymiana pomysłów, tak? Czyli to jest platforma, w której myślę, że warto się dzielić swoimi doświadczeniami. Nie, no masa benefitów. Ja tutaj jak gdyby Ja widzę. jestem ciekawa szczególnie, czy waszym zdaniem to, że organizacja posiada certyfikat B Corp, jest
też jakimś drogowskazem dla potencjalnych pracowników, którzy na rynku pracy chcą trafić w jakieś dobre miejsce. Jakie tutaj są Wasze odczucia? To ja może dwa słowa. My w naturalny sposób dużo inwestowaliśmy w employer branding. Robiliśmy różne kampanie, rozwiązania i wewnętrzne, zewnętrzne. Nie mam jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. Wierzę, że tak. To, co Paweł wspominałeś, mamy sporą rozpoznawalność na polskim rynku. My najbardziej korzystamy z rynku polskiego, holenderskiego i tajskiego. Nie mam danych, no ale wierzę, że jako globalny ruch na pewno nam to nie przeszkadza i wręcz pomaga, więc jak najbardziej. Myślę, że ja jestem urodzony w 85 roku. Pokoleniowo pracują najmłodsze osoby, myślę, że 15 lat młodsze niż ja w Admind i obserwuję zmianę pokoleniową, zmianę świadomości on a daily basis. Myślę, że tutaj szczególnie pokolenie, które urodziło się później, ma o wiele większą świadomość i ono będzie nas pchało do przodu. A teraz pytanie, też padło ich kilka, trochę trudniejsze. Czy macie dostęp do jakichś danych liczbowych, które potwierdzają, że firma posiadająca certyfikat B Corp na przykład ma więcej klientów albo jest w stanie wygenerować większy przychód? Czy Tak, takie tak, dane tak. To są? ja coś powiem. Ja mam otwarty taki slajd tu obok, więc zerkam. Obiecałem to mojemu dobremu koledze, który dopominał się tego jeszcze przed tym webinarem. Środowisko B Corpów regularnie się bada i sprawdza, jak wygląda ten tak zwany business performance. I widać, i to też jest ciekawe, bo ja to też obserwuję już na przestrzeni paru lat, że rozmawiamy o tym, że te B Corpy zazwyczaj do firm, które są z podobnej kategorii, mają porównywane, mają zazwyczaj, miały parę lat temu jeszcze w okolicach 15% lepsze wyniki. Ale w segmencie SME z Wielkiej Brytanii, na przykład, to są z końca zeszłego roku dane, to tak naprawdę wzrost firm na przestrzeni ostatnich kilku lat w rynku brytyjskim wynosił 26% w stosunku do 5% przeciętnego wzrostu firm z tego samego sektora. To samo dotyczy większej lojalności pracowników i wzrostu headcountów. Tutaj mówimy o kilkunastu procentach, ale jak się do tego przyjrzeć jeszcze od strony na przykład kolejnych chyba bardzo ciekawych atrybutów, które są związane z działalnością tych B Corpów, to jest na przykład coś takiego jak posiadanie biznesplanu. Mówimy o SME, nie mówimy o wielkich firmach. No to B Corpy w 74% kierują się jakąś strategią i planem versus 41% w Wielkiej Brytanii. Ja nie wiem, jak to by wyglądało na polskim rynku. Myślę, że mamy za mało danych. Kolejna taka ciekawa dosyć informacja to jest dostęp do finansowania. No to one mają dużo lepszy o 20 parę procent dostęp do finansowania, dlatego że nawet do nas przychodzą spółki, które mówią, że chcemy poprowadzenia właśnie w tej drodze uzyskania certyfikacji, dlatego że to jest dla nas gwarancja, a wręcz nawet wymóg funduszu, który mówi: bądźcie B Corpem, to porozmawiamy i wtedy uruchomimy dla was finansowanie, prawda? Więc to kolejna informacja, 43% versus 6% to jest uzyskiwanie środków na badania i rozwój. Więc ja myślę, że tutaj to są dane, które są oczywiście zbierane, dotyczą brytyjskiego rynku, który jest dojrzalszy. Natomiast myślę, że to jest właśnie ta poprzeczka, do której my powinniśmy ciągnąć, dlatego że to, jeżeli na innych rynkach to tak działa, to ja nie widzę powodu, dla którego miałoby to nie działać w Polsce. Jesteś Na zmutowana. mikrofon. Przepraszam, tutaj na czacie Karolina Długosz podesłała dwa linki do danych, więc można sobie tam zajrzeć. Dziękujemy, Karolino. No to teraz coś z troszeczkę innej bajki. Pytanie od Pauliny.
Czy raportując według ESRS łatwiej będzie uzyskać certyfikację B Corp? Jaka jest korelacja CSRD z B Corpem? To może ja się betnę, a potem najwyżej uzupełnicie, co? Mnie nie można powstrzymać, jak już jest mikrofon na stole. Bardzo przepraszam za tę moją skłonność, ale Zaraz zabierzemy ci mikrofon. dobrze, dobrze, zabierajcie. To jest tak, że my poniekąd jesteśmy związani z tym procesem powstawania właśnie tych standardów. Występująca na naszym ostatnim samicie Carlota de Paulo Coelho jest członkinią EFRAG-u od lat i współtworzyła te standardy. Zresztą jej największym sojusznikiem w tym gronie jest oczywiście Piotrek Biernacki z Materiality, jeden z największych ekspertów w tej dziedzinie, więc nasi też tam byli. Więc to jest tak, że B Corpy w swoim zamyśle, żeby rzeczywiście być tutaj przewodnikiem w tym procesie, starają się iść dalej, przekraczać. I to, co jest zaszyte w tym B Impact Assessmencie, to jest bardzo pieczołowite badanie performance. Znaczy, ten BIA bada, no dobrze, deklarujemy, że ograniczamy nasze negatywne wpływy, no to mówimy, pokażcie, w jakich miarach. I to musimy pokazać bardzo szczegółowo i musimy dowieść na to dokumenty, że to zrobiliśmy. Zresztą też taka praktyczna rada. Dzięki Monika za te cudowne praktyczne rady podzielone się, wrzucone przed chwilą. To jeszcze jedna taka praktyczna rada, jeżeli już wchodzicie w B Impact Assessment, to naprawdę tam dostarczajcie jak najbardziej kompletnych informacji. To jest bardzo ważne, żeby tam było dużo i z sensem. Jak wygląda relacja między ESRS-ami i takie pytanie, czy jeżeli zaczynamy od ESRS-ów, to już jesteśmy do przodu. Tak, jesteśmy do przodu, ale to nie wystarczy. Znaczy, to może się okazać, że tu mamy wszystko dobrze przygotowane, jest do zaraportowania, a jeszcze jesteśmy poniżej tych 80 punktów. A tutaj też istotna informacja, którą planowałem, żeby podzielić się z Państwem, to jest to, że my jeszcze ciągniemy tę poprzeczkę wyżej, dlatego że ruch podnosi te standardy. Obecnie jesteśmy przy szóstej edycji tych standardów, natomiast no w perspektywie najdalej 2 lat już będzie działał inny trochę model, gdzie nie będzie tego progu 80 punktów, tylko firma, która ubiega się o tę certyfikację, będzie musiała tak naprawdę wyrobić się we wszystkich 10 parametrach i jeszcze do tego mieć Impact Business Model, o czym pewnie to wymaga odrębnego webinarium, mam wrażenie. Ja tutaj też, korzystając z okazji, podpowiem, że możecie wejść sobie na stronę Bilabu i poprzeglądać te wyniki audytów B Corpów z całego świata, zobaczyć, ile punktów uzyskały, w których obszarach. To jest w ogóle bardzo ciekawe też, moim zdaniem, przed zabraniem się za własny audyt. Czy jeszcze chcielibyście coś dodać w tym obszarze, o którym mówił Paweł? Jeśli nie, to mam kolejne trudne pytanie, trochę kontrowersyjne być może. Czy wśród marek B Corpowych jest jakaś marka, która w Waszej ocenie nie powinna posiadać certyfikacji, oraz taka, która powinna ją uzyskać, a jeszcze tego nie zrobiła? Jak ona nie. Czyli Czy jest taka na świecie, tak, tak? czy jest Cała taka, masa rozumiem, jest, które. która ma certyfikat, a nie powinna go posiadać, czy która nie posiada i jeszcze tego nie zrobiła? To jest podwójne pytanie. To ta druga część, myślę, że jest bardzo dużo marek, myślę, że szczególnie w Polsce, bo my trochę tak mieliśmy skłonność do myślenia, że my jesteśmy tak trochę w tyle, że tak nadganiamy, to jest jakaś nieprawda wierutna. Zobaczcie, jaka jest ilość przeróżnych inicjatyw w Polsce, jak naprawdę wiele osób się zaczęło interesować zrównoważonym rozwojem i to angażować. Myślę, że następnym krokiem po konferencjach i po gadaniu będzie trochę więcej działania i trochę prawdziwej transformacji. To po prostu trzeba czekać. Natomiast my tę dojrzałość osiągamy jako rynek, więc myślę, że jest bardzo wiele firm, które już spokojnie by się kwalifikowały do tego, żeby być certyfikowane.
A teraz, czy jakaś, to ta najtrudniejsza część pytania. Być może takie są. Ja nie mam takiej wskazanej palcem. Ja mam zaufanie do tego audytu, że to jest dobry audyt i głęboki i dobrze przesiewa. Natomiast oczywiście, że zdarzają się wypadki przy pracy, zdarzają się takie sytuacje, że na przykład jest jakieś przejęcie, firma została kupiona przez kogoś, kto wprowadza bardzo nieprzyjemne praktyki. No to zdarza się tak, że środowisko B Corpu wywiera presję na ten konkretny biznes, na tę markę i ta certyfikacja wobec rażącego łamania standardów B Corpów jest odbierana. Także to, no to jak to zwykle w zdrowych systemach, gdzie są nagrody, to powinny być i kary. Więc nie tylko, że jest to certyfikat, który nie trafia w ręce organizacji raz na zawsze, tylko trzeba go odnawiać co 3 lata, to jeszcze można narazić się na jego odebranie w sytuacji łamania tych Rażącej, standardów. tak. Jeszcze tylko dorzucę do tego, Bardzo co proszę. powiedział Paweł, jeśli chodzi o drugą część swojego pytania, no bo nie mam żadnego dobrego kandydata, którego należałoby wywalić ze społeczności B Corpu. Myślę, że to było dość pod prąd. Natomiast jeśli chodzi o tych, którzy pewnie powinni myśleć o certyfikacji, to nasze myślenie jest takie, że im większa firma z większym wpływem na swój ekosystem, tym pewnie korzystniejsze byłoby wejście na ścieżkę certyfikacji, żeby po pierwsze dla dużej liczby pracowników, czy dużej liczby dostawców, czy całego takiego dużego środowiska, w którym ta firma działa, no dać komfort wszystkim, że sposób, w jaki ta firma działa, jest właściwy. To takie jest nasze podejście. Dzięki. Myślę, że to dużo wyjaśnia i zresztą o tym rozmawialiśmy przez cały czas. To ja teraz Mateusza wywołam jeszcze. Jak Państwo sądzą, dlaczego w naszym regionie nastąpiło przyspieszenie certyfikacji? Nie, przepraszam. Jak Państwo sądzą, dlaczego w naszym regionie przyspieszenie w certyfikacji B Corp jest mniejsze? O, to ciekawe właśnie. To Paweł już o tym mówiłeś w zasadzie na początku. Tyle o ile. No to nie wiem, czy chcecie jeszcze to rozwinąć? Pytanie od anonimowego I to jest, uczestnika. wiesz, to myślę, że to jest jednak stawianie tez, dlatego że nie mam dokładnych danych na ten temat. Ciekawiłyby mnie proporcje procentowe przyspieszenia bądź zwolnienia. Tak jak Paweł podawałeś dane, myślę, że one są dla samego ruchu B Corp bardzo pozytywne. Wydaje mi się, że ile teraz jest w Polsce B Corpów? Przypomnijcie? 15, zdaje się, z tymi, które za chwileczkę będą ogłoszone, plus No to. kilkadziesiąt, które były certyfikowane w ramach procedur globalnych, jak na przykład Kiezi Farmaceutica, czy My Danone, czy jesteśmy Too Good To Go. B Corpem 2 lata. Byliśmy 7. B Corpem w Polsce, teraz jest 15, czyli. No, ruszamy się w sposób, który pewnie mógłby nabrać większego tempa. Natomiast bardzo mi się, Monika, podobało to, co powiedziałaś, czyli firmy, które w swoich ekosystemach tworzą dużą wartość, są naprawdę predestynowane do tego, żeby to robić. I to mogą być mniejsze ekosystemy, większe, natomiast taka rola impaktu i dołączenia do B Corp, myślę, że jest bardzo, bardzo mile widziana. Ja Ja myślę, to że ja to do. też może, jeśli, a przepraszam, tylko wskoczę. Ja myślę, że to też może wynikać z tego, że potrzeby trochę działają, wiecie, w piramidzie Masłowa, tak? W naszym regionie bardzo dużo firm walczy o to, żeby przetrwać, żeby zbudować sobie rentowność, żeby złapać tą długoterminową perspektywę, a potrzeby właśnie zrównoważonego rozwoju i tej jakości biznesu przychodzą może trochę dopiero w drugiej fali. Ale wydaje mi się, że jak się rozejdzie fama, że łatwiej dostać kredyt, że łatwiej dostać inwestora i że więcej się klientów na to złapie, to przyspieszenie będzie naprawdę znaczące. To ja bardzo się podpisuję pod tym, co powiedziałaś, Moniko, bo to chyba rzeczywiście chodzi o zrozumienie korzyści. Ja mam wrażenie, że poniekąd
To, że mamy, bo ja nie cieszę się, wiesz, Mateusz, z tego. Ja też lubię, wiesz, że jak tak szybko się dzieje i szybko rośnie, to ja nie mam takiego jakiegoś luzu tutaj. Chciałbym, żeby ta nasza praca nas wszystkich jakoś owocowała trochę większym ruchem, bo myślę, że wtedy sprawczość jest nasza trochę większa. Ale myślę, że to spowolnienie, czy wolniejsze tempo w regionie jest związane trochę, tak jak mówi Monika, właśnie z tym zabezpieczaniem tych pierwszych potrzeb, ale też z ogólnym takim stosunkiem do tych rozwiązań prawnych w Unii Europejskiej, które większość biznesów traktuje jako po prostu zło konieczne, jako wyzwanie, jako problem, a nie widzi w tym czegoś takiego, na czym można byłoby budować swoje sustainable competitive advantage, czyli tę przewagi konkurencyjne oparte właśnie o to. Mam przekonanie, że jeżeli byśmy taką świadomość zbudowali tutaj, że to jest korzyść, to wtedy byłoby łatwiej rozmawiać. To jest jedna rzecz. A druga rzecz jest taka, że u nas naprawdę mamy dosyć duży poziom paniki, że będziemy świecić na czerwono w łańcuchu wartości naszych klientów i że oni nas wywalą, bo jesteśmy niecompliant do tych wymagań. I to jest główna motywacja firm, które z nami rozmawiają. To tak wygląda, jakby powiedzmy sobie to wprost. Jedna jeszcze, Olga, myśl, Tak, i myślę, bardzo że proszę. wszyscy zgodzimy. Czynienie dobra może mieć różne imię, i wiemy, że jest masa firm, które nie są B Corpami i radzą sobie świetnie w tym obszarze ESG, sustainability. Jest to jedna z dróg, myślę, że bardzo, bardzo ciekawa, wartościowa. Jednocześnie no, wierzymy, że też ten webinar dał trochę wiedzy, inspiracji, motywacji, żeby firmy zmieniały się zgodnie z takim zdrowym duchem czasu i tego, czego potrzebujemy my jako społeczeństwo, my jako firmy, współpracownicy. I tego też chciałbym życzyć. Oczywiście nie wiem, czy tu już jest koniec, czy jeszcze mamy chwilę na jakieś pytanie, natomiast no, taka myślę, że jest naszej trójki tutaj idea. No, myślę, Mateusz, że wspaniale to spuentowałeś, to dzisiejsze nasze spotkanie. I myślę, że możemy śmiało zbliżać się do końca. Chciałabym jeszcze raz podziękować Wam wszystkim, naszym wspaniałym ekspertom, rozmówcom, no i przede wszystkim uczestnikom, których było tak dużo, że przerosło to nasze oczekiwania, z czego się bardzo cieszymy. Mamy nadzieję, że będziecie z nami w kontakcie. Mamy nadzieję, że uda nam się rozwiać wszystkie wątpliwości, odpowiedzieć na Wasze pytania i zachęcam do tego kontaktu. No i jeszcze raz wszystkim dziękuję i Dziękujemy. mamy nadzieję, że będziecie mieli ochotę dołączyć do kolejnych wydarzeń tego typu. Zapytamy Was o to zapewne już wkrótce mailowo. No i zachęcamy do bycia na bieżąco i do śledzenia tego, co słychać w bikorpowej społeczności. Dziękujemy. Dzięki ogromne. Dzięki. Przepiękna puenta B Corp Month. To... A ja trzymam kciuki za rozwój bikorpowej społeczności. Niech się dzieje. Dziękujemy. Wszystkiego dobrego. Dzięki Do bardzo. widzenia. Cześć.